zapraszamy do obejrzenia instrukcji obsługi kolumny AA Bratek od destylatorymiedziane.pl. Będziemy składać kolumnę, a następnie otrzymamy na niej spirytus. Na wlewie centralnym kega umieść uszczelkę triclamp, następnie postaw dół kolumny i ściśnij całość obejmą triclamp do pierwszego oporu. Nie dokręcaj zbyt mocno. Na dolnej części kolumny ustaw uszczelkę kołnierzową, a następnie postaw środkową część kolumny, tak aby otwory się pokrywały. Następnie włóż w nie cztery śruby mosiężne i dokręć nakrętkami M8. Wystarczy do tego siła palców, nie musisz używać klucza, nie dokręcaj zbyt mocno. Pamiętaj, żeby nakrętki dokręcać tak jak koło w samochodzie, na przeciwlegle. Następnie złożymy wziernik. Ustaw uszczelkę wziernika na środkowej części kolumny. Następnie poustaw na niej wziernik szklany. Do wziernika wsyp sprężynki, które zostały dostarczone razem z kolumną. Pamiętaj, że reszta kolumny została już wypełniona i nie musisz tego robić samodzielnie. Wsyp sprężynki do wziernika mniej więcej do połowy jego pojemności. Następnie ustaw drugą uszczelkę wziernika i na całość załóż głowicę AA Bratek. Głowica AA Bratek to głowica o skośnym kształcie, która pozwala na zaoszczędzenie miejsca. Jest tym samym co kolumna premium, natomiast pozwala zmieścić model premium w niskie pomieszczenia. Jeżeli masz problem z wysokością, kolumna AA Bratek jest rozwiązaniem dla Ciebie, ponieważ cała kolumna ma tylko 148 cm. Na 30-litrowym zbiorniku taki zestaw będzie miał około 1,90 m, a na 50 niecałe 210 cm. Jest to więc dużo niżej niż standardowa kolumna premium, która na 30 ma 2,10 m, a na 50 230 cm. Skręć śruby wziernika, są tylko 3, nakrętkami motylkowymi. Pod skośną częścią głowicy znajduje się odejście LM z gwintem 1/4 cala na zawór precyzyjny. Owiń to odejście teflonem i wkręć zawór precyzyjny z czarnym pokrętłem. Pamiętaj, że zawór ma wybitą na korpusie strzałkę kierunku przepływu. Ważne, żebyś zachował ten kierunek. W głowicę włóż skraplacz szczytowy. Pamiętaj, że głowica nigdy nie może być zatkana. Żadne pary tędy się nie wydostaną, więc bądź o to spokojny. Następnie owiń teflonem górny port termometru oraz odejście OVM w środkowej części kolumny. Na odejście OVM następnie nakręcamy zawór. Pamiętaj o tym, żeby rączka mogła się obracać. Nie musisz dokręcać zaworu do końca. Będziemy wkręcać jeszcze chłodnicę i wtedy dopiero ustawisz ostateczną pozycję zaworu. Gwint chłodnicy również owiń taśmą teflonową przed wkręceniem jej w zawór. Pozycję chłodnicy i zaworu warunkuje nam ilość nałożonej taśmy teflonowej. Ustaw chłodnicę tak, aby kierowała się pionowo w dół. Na górne odejście wody załóż wąż 8 mm, a jego drugi koniec połóż ze skraplaczem szczytowym. To, do którego odejścia podłączysz w skraplaczu wejście, a do którego wyjście wody, nie ma znaczenia. Jedna rurka łączy się z chłodnicą, a druga to odpływ. Podłącz wodę szybko z łączką na dół chłodnicy. Tędy woda będzie wchodzić do układu. Następnie wkręć dolny termometr, a potem górny termometr pod sam wziernik. Tak prezentuje się gotowa do pracy kolumna. Podłącz do prądu grzałkę podłączaną przez kabel oraz tą podłączoną przez regulator. Regulator ustaw w pozycję maksymalną. Pilnuj rozgrzewania zbiornika. W pewnym momencie temperatura zacznie bardzo wzrastać. W tym momencie po przekroczeniu 40 stopni włącz wodę chłodzącą. Temperatura dołu kolumny urośnie bardzo szybko, potem zacznie rosnąć termometr górny. Kiedy temperatura góry kolumny zacznie się podnosić, możesz spodziewać się w niedalekim czasie zalewania wziernika. Zalewanie jest to proces, w którym pary idące z kotła trafiają na zimny skraplacz, gdzie zostają skroplone i wracają na wypełnienie. Jest to proces bardzo burzliwy. Pamiętaj, żeby nie pomylić zalewania wziernika z powrotem skroplin. To, co spływa z rurki z dołu głowicy kolumny na dół, to naturalny strumień flegmy, czyli skroplonych oparów, które będą pojawiać się tam przez cały proces. Zalewanie ma inny charakter, znacznie bardziej gwałtowny i występuje wtedy, kiedy zbiornik ogrzewany dużą mocą generuje tak dużo par, że nie pozwalają one skroplinom z głowicy powrócić do kotła. Zalanie jest korzystne dla procesu, dokładnie zwilża wypełnienie, na którym odbywa się proces rektyfikacji.
Zalewanie utrzymujemy około minuty, a następnie obniżamy moc regulatorem. Moc można odejmować płynnie małymi ruchami gałki regulatora, sprawdzając reakcję w ziernika, ale po poznaniu swojej kolumny będziesz wiedzieć, ile mniej więcej trzeba odjąć od razu. Dokładna wartość mocy grzania zależy od ciśnienia atmosferycznego danego dnia i niekoniecznie jest powtarzalna. Po odjęciu mocy regulatorem zalanie powinno ustąpić bardzo szybko. Jeżeli nie ustępuje, obniż moc jeszcze bardziej. Pamiętaj, że kolumna ma swoją pojemność cieplną, więc reakcja nie będzie natychmiastowa. Tutaj widzimy w czasie rzeczywistym ustąpienie zalania. W ten sposób ustaliliśmy moc właściwą dla procesu i nie będziemy jej zmieniać aż do jego zakończenia. Rozpoczniemy teraz etap rozdziału frakcji, w którym frakcje rozkładają się w kolumnie, a przedgony kumulują się w jej górnej części. Oba zawory są zupełnie zamknięte. Czas ten utrzymujemy od 20 minut do godziny. Im dłużej przeprowadzimy rozdział frakcji, tym mniej przedgonu będziemy musieli odebrać. W tym czasie przygotuj naczynie na przedgon, można też przygotować węże silikonowe do odbioru i założyć je na odpowiednie miejsce. Na odejście LM do przedgonu i na odejście OVM na dół chłodnicy do odbioru spirytusu. Temperatury na tym etapie są zupełnie nieistotne, nie sugeruj się nimi, zależą od ciśnienia danego dnia i niekoniecznie będziesz miał takie same. Woda wypływająca ze skraplacza powinna mieć mniej więcej temperaturę wierzchu Twojej dłoni, to jest około 35 stopni. Zauważ, że ze skraplacza nic się nie wydobywa, mimo tego, że cały czas odbywa się w nim skraplanie. Po etapie rozdziału frakcji otwieramy zawór LM tak, aby kroplowo zacząć odbierać przedgląd do przygotowanego naczynia. Co jakiś czas pobieramy próbkę z wężyka i rozcierając między palcami wąchamy. Przedgląd ma nieprzyjemny, kwiatowy, rozpuszczalnikowy zapach. W momencie, kiedy wykryjemy, że przedgonu już więcej nie ma, możemy zamknąć zawór LM i przejść do odbioru spirytusu poprzez system OVM z zaworem kulowym. W tym momencie pierwszy raz sprawdzamy temperaturę dołu kolumny. Otwieramy zawór mniej więcej na 3/4 otwarcia. Nasza temperatura stabilizacji to 75,7. Pamiętaj, że każdego dnia będzie ona inna i zależy od ciśnienia atmosferycznego. Tempo odbioru produktu jest dość szybkie. Pierwszy litr odbierzemy dużo poniżej 1 godziny. Zmieniamy naczynie po odebraniu pierwszego litra. I dla potrzeb filmu pobierzemy próbkę do alkoholomierza. Pierwszy litr wlewamy do opakowania zbiorczego. Tak, wiem, troszkę się wylało, ale no cóż, jedną ręką. Alkoholomierz pokazuje nam około 97%. Mocniejszego alkoholu w drodze rektyfikacji nie da się uzyskać. Cały czas mamy stabilną temperaturę. Odbieramy już drugi litr. Przy wzroście temperatury o 0,1 stopnia przymykamy odbiór. Reakcja kolumny nie będzie natychmiastowa, ale w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu sekund temperatura powinna spaść do ustalonej wcześniej. Tempo odbioru delikatnie się zmniejszy. W ten sposób odbieramy drugi litr produktu. Kolejny litr wlewamy do opakowania zbiorczego. Jeżeli temperatura spada poniżej temperatury stabilizacji, nie musimy reagować zaworem. Natomiast jeżeli wzrasta o więcej niż 1, maksymalnie 0,2, przymykamy odbiór. W ten sposób odbieramy trzeci litr produktu. Z 30-litrowego zbiornika możemy spodziewać się około 3,5 litra spirytusu. Z 50-litrowego około 5,5 litra. Plus przedgon i plus pogon, który dodajemy do następnego gotowania.
trzeci litr również wlewamy do opakowania zbiorczego. Dlaczego od razu nie wlewamy wszystkiego do opakowania zbiorczego? Jeżeli odeszlibyśmy od kolumny, a temperatura by wzrosła, zepsułby nam się cały produkt. W ten sposób zepsujemy maksymalnie tyle, ile jest w jednym pojedynczym naczyniu. Jeżeli pomimo redukcji odbioru temperatura dalej rośnie, znaczy to, że w kotle skończył się alkohol. Możemy wtedy zamknąć odbiór spirytusu i przejść do odbioru pogonu, oczywiście do osobnego naczynia. Ponownie otwieramy zawór LM, tym razem w pozycję maksymalnego otwarcia, przechodząc w tzw. tryb alembikowy lub tryb pod still. Pogon, który odbierzemy tą metodą, nada się do kolejnej destylacji. Można go dodać do kolejnego nastawu lub zbierać do osobnego pojemnika i przeredukcyfikować dopiero, kiedy nazbieramy jego większą ilość. Tempo odbioru pogonu jest bardzo duże. W tym momencie obserwujemy temperaturę. Temperatura na dolnym termometrze zacznie bardzo szybko wzrastać. Odbieramy pogon do momentu, kiedy temperatura ta przekroczy około 90 stopni. Odbiór pogonu to indywidualna decyzja każdego operatora. Można go potraktować jako odpad i w ogóle nie odbierać, bądź po prostu wylewać. Można też zmniejszyć jego ilość, stosując tak zwane pompowanie, czyli otwierając i zamykając na przemian zawór odbioru, tak żeby utrzymać stabilną temperaturę pod koniec. Jest to dość trudny i żmudny proces, dający niewielkie nagrody w postaci dodatkowej niewielkiej ilości spirytusu, która została w kolumnie. W momencie, kiedy termometr przekroczy 90 parę stopni, zamykamy odbiór LM i wyłączamy kolumnę z prądu, zostawiając chłodzenie w obiegu jeszcze około 2 minut, aby kolumna się schłodziła. Wlewamy do naczynia zbiorczego pozostały odebrany spirytus. W tym procesie odebraliśmy łącznie około 330 ml przedgonu, 3,3 litra spirytusu oraz około 300 ml pogonu. Thank you.